Piloci I wojny światowej byli dla przeciętnego obywatela którejkolwiek ze stron konfliktu prawdziwymi bohaterami, podniebnymi rycerzami walczącymi w przestworzach z narażeniem własnego życia. To właśnie około roku 1916 we Francji powstał pomysł, aby tych, co odnieśli co najmniej 5 zwycięstw powietrznych, uhonorować tytułem asa. Polacy również już w okresie I wojny światowej sięgali po ten tytuł, jednak wtedy swoje zwycięstwa odnosili walcząc w armiach zaborców, jako że niepodległe państwo polskie jeszcze nie istniało. Dlatego właśnie to okres II wojny światowej był prawdziwą kuźnią polskich talentów lotniczych i to, co widzicie, to lista polskich asów lotniczych tamtego okresu, a my dziś zajmiemy się tylko najlepszymi z najlepszych, czyli tymi, co odnieśli minimum tudzin powietrznych zwycięstw nad samolotami przeciwnika. Ja jeszcze się szybko przedstawię, mam na imię Bogdan i lecimy z odcinkiem. Na miejscu 7 jest Marian Pisarek. Marian urodził się 3 stycznia 1912 roku i na początku nic nie wskazywało na to, aby miał zostać lotnikiem. Najpierw zdał maturę w Korpusie Kardetów numer 2 w Chełmie, następnie szkolił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie i po jej ukończeniu został przydzielony do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Dopiero w 1935 roku los skierował Mariana w stronę lotnictwa. Najpierw szkoła w Dęblinie, a następny 6. Pułk Lotniczy we Lwowie. Potem kurs w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu, a finalnie trafił do 141. Eskadry Myśliwskiej w Toruniu. Kampania wrześniowa dała mu pierwsze potwierdzone zestrzelenie. Niestety miał również pecha, zresztą nie pierwszy raz. I 3 września przez pomyłkę strącił nasz własny samolot rozpoznawczy PZL-23B Karaś. Następnie przez Rumunię trafił do Francji, gdzie szkolił się na samolotach Cardon i Morawn 406. Zanim trafił do latania, Francja niestety upadła i dlatego przez Gibraltar trafił na Wyspy Brytyjskie. 21 sierpnia 1940 roku przydzielono go do słynnego 303 Dywizjonu Myśliwskiego. Już 7 września odniósł pierwsze zwycięstwo nad BF-109. Niestety w trakcie bitwy powietrznej jego maszyna doznała uszkodzeń. Marian skakał ze spadochronem. Niestety pech go nie opuścił i jego samolot spadł na miejscowość Loughton, zabijając 3 osoby. 30 marca został przeniesiony do Dywizjonu 308 na stanowisko dowódcy eskadry, a 23 czerwca 1941 roku dowodził 308 Dywizjonem Myśliwskim, tzw. krakowskim, i 1 września 1941 roku awansował do stopnia majora. 19 kwietnia 1942 roku Pisarek objął dowództwo 1. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Major Pisarek poległ w walce 29 kwietnia, gdy jego skrzydło starło się z grupą kilkunastu Focke-Wulfów 190. A wizerunek tego asa myśliwskiego został umieszczony na samolocie myśliwskim MiG-29 z numerem 56 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Na miejscu 6. Jan Zumbach. Dokładnie Jan Eugeniusz Ludwik Zumbach urodził się 14 kwietnia 1915 roku w Ursynowie. Mówię w Ursynowie, jako że wtedy nie była to część Warszawy. Jako że był wnukiem szwajcarskiego emigranta, posiadał obywatelstwo szwajcarskie. Po ukończeniu gimnazjum w Płocku wstąpił na ochotnika do lotnictwa przy naborze, oszukując, iż ma polskie obywatelstwo, co było warunkiem przyjęcia. Po szkole w Dęblinie trafił do 111 Eskadry Myśliwskiej, gdzie w maju 1939 roku miał wypadek, po jakim rehabilitacja trwała na tyle długo, że w kampanii wrześniowej nie wziął udziału. Przez Rumunię i Bejrut trafił do Francji, gdzie przydzielony został do francuskiego dywizjonu zajmującego się ochroną lotnisk. We Francji nie miał okazji spotkać przeciwnika i finalnie 21 czerwca bez żadnych zwycięstw na koncie trafił do Wielkiej Brytanii na statku Kmicic. Szybko powiększała się jego lista zwycięstw powietrznych. 7 września 1940 roku 2 bombowce Dornier do 17, potem szybko 5 myśliwców BF-109 i jeszcze jeden bombowiec, tym razem Henkel 111. Lista jego sukcesów wydłużała się i w uznaniu zasług w styczniu 1943 roku otrzymał stopień Wing Commandera, czyli podpułkownika.
1 września 1943 roku otrzymał brytyjski stopień Squadron Leadera i od 4 sierpnia 1944 roku do 30 stycznia 1945 roku dowodził 133. Polskim Skrzydłem Myśliwskim. 7 kwietnia 1945 roku został wzięty do niewoli, a był to wynik pijackiego żartu, jaki chciał zrobić koledze. I tak mieli wielkie szczęście, bo lecąc po naprawdę mocno zakrapianej imprezie, tam za kołnierz lotniczej kurtki nigdy nie wylewano, przeżyli. Po powrocie wystąpił ze służby, aby zamieszkać w Szwajcarii. Podczas całej II wojny światowej zestrzelił według oficjalnych danych 13 samolotów na pewno i 5 prawdopodobnie. Miał pseudonim Kaczor Donald i na swoim samolocie miał namalowanego właśnie Donalda. Jednak zamiast siedzieć spokojnie, jego niespokojna dusza pchała go w wir awantur i przygód. Johnny Kamikadze Brown był przemytnikiem, najemnikiem, dowódcą całego lotnictwa Katangi, czyli zbuntowanej prowincji Konga, a potem szefem lotnictwa Biafry, państewka, jakie istniało całe 3 lata. Ale ponieważ jego powojenne przygody zajęłyby pewnie cały film, to ich tutaj nie opowiem. Jan Zumbach zmarł 3 stycznia 1986 roku we Francji i został pochowany w Polsce na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Na miejscu 5. Bolesław Gładych. Bolesław Michał Gładych urodził się 17 maja 1918 roku w Warszawie i latał już za młodu. Najpierw wyleciał za zachowanie z gimnazjum. W 1932 trafił do Lwowskiej Szkoły Wojskowej, gdzie zdał maturę w 1937. Trafił do Dęblina i w maju 1939 zaczął trening na myśliwcach RWD-8, PWS-10, PZL-P7 i PZL-P11. Awans na podporucznika uzyskał 1 września 1939 roku. Po wielu perypetiach trafił do Francji, gdzie zgłosił się do formowanego właśnie dywizjonu fińskiego, który miał zostać skierowany na front fińsko-sowiecki. Finalnie został we Francji, gdzie latał na samolotach MS-406. Następnie ewakuowany do Wielkiej Brytanii trafił do słynnego dywizjonu 303. Jako pierwszy pilot w polskim dywizjonie zestrzelił Focke-Wulfa 190. Od 9 lipca 1942 roku Gładych latał w 302 dywizjonie poznańskim, gdzie na początku 1943 roku został dowódcą eskadry. Jesienią 1943 roku został całkowicie odsunięty od lotów bojowych, podobno za omyłkową próbę zestrzelenia samolotu przewożącego samego premiera Winstona Churchilla. Szybko przeszedł do Amerykanów, gdzie trafił do 61. eskadry myśliwskiej wyposażonej w samoloty P-47 Thunderbolt. Gładych miał przydomek Mikey Killer i choć nigdy nie był przyjęty do lotnictwa USA, latał w ich składzie do końca wojny. Bolesław ma 14 zestrzeleń pewnych, 2 prawdopodobne i 1 zespołowe uszkodzenie, zaliczone jako pół zestrzelenia. Dodatkowo 3 w służbie Stanów Zjednoczonych, ale tych mu w Polsce nie liczono. Wszystkie samoloty Gładycha oznaczone były emblematem pingwina z podpisem Pęgi, bo był to przydomek jego kanadyjskiej dziewczyny. Po wojnie nadal latał. Najpierw nielegalnie przeleciał się nad radziecką strefą okupacyjną, by zabrać brata. Potem przemycał towary do i z Francji, by w końcu wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie latał na DC-3, a później na F-104. Major Gładych zmarł 12 lipca 2011 roku. Wizerunek Bolesława Gładycha został umieszczony na samolocie myśliwskim MiG-29 o numerze 115 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Miejsce 4. Eugeniusz Horbaczewski. Dziubek, bo taki Eugeniusz miał pseudonim, urodził się we wrześniu 1917 roku w Kijowie. Dnia nie podałem, ponieważ są do tego pewne wątpliwości. Najpierw jako gimnazjalista latał na szybowcach, a następnie w 1937 trafił do Dęblina. We wrześniu 1939 przez Rumunię, Jugosławię i Grecję trafił najpierw do Francji, a potem szybko do Wielkiej Brytanii. 21 sierpnia 1941 roku trafił do sławnego dywizjonu 303, gdzie latał na Spitfire'ze Mark V. 6 listopada 1941 roku prawdopodobnie zestrzelił BF-109, a 4 kwietnia 1942 roku już na pewno Focke-Wulfa 190,
a następnie znowu BF-109 i ponownie Focke-Wulfa 190. We wrześniu 1942 roku przeniesiono go do 302 Dywizjonu Myśliwskiego, a w lutym 1943 zgłosił się na ochotnika do tak zwanego cyrku skalskiego, wysłanego do Tunezji. Od maja 1943 roku dowodził eskadrą w brytyjskim 43. Dywizjonie RAF stacjonującym na Malcie, a od 1943 roku jako jeden z tylko trzech Polaków dowodził już całym brytyjskim dywizjonem, z jakim walczył nad Sycylią i we Włoszech. 16 lutego 1944 roku objął dowództwo stacjonującego w Wielkiej Brytanii 315. Dywizjonu Myśliwskiego, tak zwanego Dęblińskiego, latającego od marca na myśliwcach Mustang Mark III. Walczył nie tylko z samolotami, ale również zestrzelił w tym okresie także cztery tak zwane latające bomby V1. 18 sierpnia 1944 roku dywizjon w składzie 12 samolotów pod dowództwem Chorbaczewskiego zaatakował nad Francją z zaskoczenia grupę około 60 myśliwców Focke-Wulf 190. Ta walka, choć zwycięska dla dywizjonu, bo zgłosili zestrzelenie 16 samolotów przy stracie jedynie jednego, była dla Dziubka pechowa, bo to właśnie jego samolot był tym pechowym zestrzelonym. Eugeniusz Chorbaczewski po zestrzeleniu w walce trzech Focke-Wulfów 190 rozbił się w drodze powrotnej. Dopiero po wojnie, w 1947 roku, odnaleziono wrak jego samolotu ze zwłokami Chorbaczewskiego. Rozbił się on w okolicy miejscowości Valnes. Dziubek był honorowany wieloma odznaczeniami, a pośmiertnie dostał Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari oraz brytyjskie Distinguished Service Order. 1 września 1988 roku został patronem Liceum Lotniczego w Zielonej Górze, a od 24 września 2011 roku patronuje 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Wizerunek tego pilota został umieszczony na samolocie myśliwskim MiG-29 z numerem 114 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Przedstawiłem Wam sylwetki pierwszych czterech polskich asów myśliwskich, ale zanim posłuchacie o tych topowych, najlepszych z najlepszych, powiem Wam jeszcze kilka słów dotyczących kanału. Po pierwsze, bardzo mnie cieszy, że ostatnio kanał zyskał kilkuset nowych subskrybentów. Wzrastająca liczba subskrypcji świadczy o tym, że to, co robię, ma jakiś sens, a mi osobiście daje zarówno satysfakcję, jak i motywację do dalszej pracy. Wiem, że nie wszystko w moich filmach jest idealne i będę się starał to systematycznie poprawiać, ale aby to osiągnąć, potrzebna jest Wasza pomoc. Po prostu wpisujcie w komentarze, co przydałoby się poprawić, a ja będę sugerował się Waszymi wpisami. No i na koniec, jeżeli uważacie, że prezentowane materiały są wartościowe, wspierajcie kanał zarówno poprzez zwykłe subskrypcje, lajki i komentarze, nawet te dla zasięgu, jak i propagowanie filmów z kanału w swoich mediach społecznościowych oraz w innych miejscach, gdzie można umieścić link do tych filmów, które są prezentowane. Z góry serdecznie Wam dziękuję i przechodzimy do pierwszej trójki naszych asów. Na miejscu trzecim Józef Frantisek. Ten latający w polskich siłach zbrojnych pilot zaczął swoją karierę lotniczą w Czechach, jako że urodził się 7 października 1914 roku w Osławicach koło Prestejowa na Morawach, a co ciekawe kształcił się na ślusarza. Zafascynowany lotnictwem wstąpił na ochotnika do czeskiego lotnictwa i po szkoleniu dostał przydział do 2. Pułku Lotniczego w Ołomuńcu, gdzie początkowo latał jako pilot samolotów obserwacyjnych Letov S-320 i Aero A-11. Jako wyróżniającego się pilota skierowano go na dalsze kursy, a po ich ukończeniu do 40. Eskadry Myśliwskiej w Pradze w stopniu plutonowego. Latał na dwupłatowych myśliwcach Avia B-534. Wyniki sprawdzianów Józefa Frantiska były doskonałe. 100% trafień w cele naziemne, 80% bomb w celu i 30% trafień do rękawa. Latając w lotnictwie czeskim miał jeden jedyny kontakt bojowy z wrogiem, ale rozpoznawczego Dorniera nie zestrzelił, jako że tamten dysponował większą prędkością i mu uciekł. Po zajęciu Czech przez Niemców Frantisek przedostał się do Polski. Jako że polski rząd nie był zainteresowany wcieleniem go do polskiego lotnictwa, planował przedostać się do Francji i miał służyć w Legii Cudzoziemskiej z obietnicą przeniesienia do armii w razie wybuchu wojny.
gdy 26 lipca 1939 roku Franciszek przygotowywał się do wyjazdu parowcem do Francji, odwiedziła ich grupa polskich lotników. Józef trafił finalnie do eskadry szkolnej obserwatorów w Centrum Wyszkolenia Lotniczego nr 1 w Dęblinie. We wrześniu walczył on bardzo dzielnie i choć latał na nieuzbrojonych samolotach, to na przykład w dniach 18 i 20 września razem z dwoma innymi czeskimi lotnikami obrzucał granatami niemieckie wojska w rejonie Kamionki Strumiłowej, za co dostał odznaczenie Krzyż Walecznych. 22 września rozkazem dowództwa odleciał 6 ostatnimi ocalałymi samolotami do Rumunii, gdzie został internowany, ale uciekł i z nowymi dokumentami trafił do Marsylii. Próbował wrócić do czeskiego lotnictwa, jednak po awanturze w czeskiej misji wojskowej w Paryżu zdecydował się zostać w polskich siłach zbrojnych. Według dokumentów był on mechanikiem, ale mówi się o tym, że latał bojowo i mógł mieć nawet do 10 zestrzeleń, ale ponieważ jego status był skomplikowany, latał najprawdopodobniej pod pseudonimem. Po upadku Francji ewakuował się razem z Polakami do Wielkiej Brytanii i 2 sierpnia 1940 roku w stopniu sierżanta został przydzielony do polskiego dywizjonu myśliwskiego 303 latającego na Hawker Hurricane Mark I. 8 sierpnia 1940 roku miał wypadek, lądując ze schowanym podwoziem, co czasem zdarzało się pilotom nie latającym wcześniej na samolotach ze schowanym podwoziem. Józef uszkodził samolot, jednak sam wyszedł z kraksy bez szwanku. 2 września 1940 roku zestrzelił Messerschmitta Bf-109E, a w ciągu miesiąca zestrzelił na pewno aż 17 samolotów, stając się najskuteczniejszym pilotem alianckim w bitwie o Anglię. Dzięki swojej skuteczności w walce Józef kilkakrotnie otrzymał propozycję przejścia do dywizjonu z dywizjonu 303 do jednego z czechosłowackich dywizjonów lotniczych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Franciszek konsekwentnie odmawiał jednak, odpowiadając, że on jest Polakiem i właśnie za to jest na tej liście, więc nie zarzucajcie mi, że wstawiłem kogoś o pochodzeniu czeskim na listę polskich pilotów. Franciszek zginął 8 października 1940 roku podczas powrotu z lotu patrolowego na samolocie Hurricane. O godzinie 9.40 podczas lotu na niskiej wysokości zawadził końcem skrzydła o ziemię, rozbijając samolot. Podczas uderzenia pilota wyrzuciło z maszyny, na skutek czego poniósł śmierć. Przyczyny wypadku nie zostały ustalone. Został pochowany na polskim cmentarzu w Nordwood. W chwili śmierci był on największym asem myśliwskim polskiego i czechosłowackiego lotnictwa oraz 4. na liście asów alianckich. Miejsce 2. Witold Urbanowicz. Witold Aleksander Urbanowicz urodził się 30 marca 1908 roku w Olszance i był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. 1 września 1925 roku rozpoczął naukę w Korpusie Kadetów, gdzie zdał maturę w roku 1930. Następnie uczęszczał do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w 1932 roku. Najpierw latał w nocnym dywizjonie bombowym 1. Pułku Lotniczego w Warszawie, a po ukończeniu dodatkowego szkolenia już jako pilot latał w eskadrach 113, a następnie 111 Kościuszkowskiej. Swoje pierwsze zwycięstwo odniósł już w 1936 roku, strącając rosyjski rozpoznawczy R-5. Urbanowicz tłumaczył to tym, że tamten pierwszy otworzył do niego ogień. Miał on też naziemne starcie z samym William Messerschmittem, jaki starał się pewnego dnia szpiegować polski hangar wojskowy. Finalnie Urbanowicz został przeniesiony do Dęblina na stanowisko instruktora pilotażu. We wrześniu 1939 roku został wysłany do Rumunii, skąd miał odebrać samoloty. Jako że ich nie było, wrócił z zagranicy i został złapany przez Rosjan, którym jednak uciekł, by przez Rumunię trafić do Francji. Tam dostał propozycję latania, ale od RAF-u i przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Po szkoleniu trafił najpierw do dywizjonu 302, a następnie do 601 dywizjonu myśliwskiego RAF. Latał świetnie i miał potwierdzone zestrzelenie Messerschmitta Bf-110 i Bf-109, a także Junkersa Ju-88. 21 sierpnia objął dowództwo eskadry A w polskim dywizjonie 303, a 7 września został jego dowódcą, na dokładkę strącając w tym samym dniu Dorniera do 17 i prawdopodobnie kolejnego Bf-109. 27 września
pobił osobisty rekord, strącając jednego dnia aż 4 samoloty wroga. Były to dwa Junkers Ju-88, Bf-109 i Bf-110. Powtórzył to osiągnięcie w 3 dni później, strącając 3 109 i jednego Dorniera do 17. Później został wysłany do pracy biurowej i do Stanów Zjednoczonych, aby werbować ochotników, gdzie finalnie trafił do Waszyngtonu na stanowisko zastępcy atasze lotniczego przy polskiej ambasadzie. Jako że nie mógł wytrzymać bez latania, Amerykanie zaprosili go do słynnego dywizjonu 75, zwanego jako Latające Tygrysy. Tam latał na Kitty Hawku i 11 grudnia zestrzelił dwa najprawdopodobniej samoloty Ki-43. No, oczywiście były to samoloty japońskie. Po wojnie w 1946 roku Witold Urbanowicz, będąc już w stanie spoczynku, został mianowany podpułkownikiem. W tym samym roku wybrał się do Polski i pomimo czterokrotnego zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa, jakimś cudem udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Władze RP na uchodźstwie mianowały go pułkownikiem, a będąc ponownie w Polsce w 1991 roku, prezydent Lech Wałęsa mianował go generałem brygady. Sam Witold Urbanowicz podaje, że w bitwie o Wielką Brytanię zestrzelił 17 samolotów, a na Dalekim Wschodzie 11, z czego 6 samolotów w walce powietrznej, natomiast 5 w momencie, gdy te startowały lub podchodziły do lądowania. Urbanowicz opublikował kilka książek. Tutaj widzicie Początek jutra, Świt zwycięstwa, Ogień nad Chinami. Witold Urbanowicz zmarł 17 sierpnia 1996 roku w Nowym Jorku. Wizerunek pilota został umieszczony na samolocie MiG-29 numer 40 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Samolot jednak uległ uszkodzeniu i zniszczeniu w katastrofie 4 marca 2019 roku. Już za moment zobaczycie sylwetkę tego najlepszego, topowego, a ja jeszcze raz przypominam, że możecie brać czynny udział w tworzeniu tego kanału. Wiem, że wśród Was są pasjonaci i eksperci. Jeśli ktokolwiek chciałby wesprzeć kanał swoją wiedzą, zapraszam do kontaktu mailowego, a mail będzie podany w opisie do tego filmu. Możecie również proponować tematy na przyszłość, wpisując je w komentarze, a teraz już pora na asa wśród asów. Na miejscu pierwszym Stanisław Skalski. Nasz absolutnie topowy as lotniczy urodził się w listopadzie 1915 roku w Kodymie w obwodzie odeskim i był jedynakiem. Co prawda miał studiować na Politechnice w Warszawie, ale częściej niż na wykładach przesiadywał na lotnisku. Finalnie rzucił studia, ale za to zrobił kursy szybowcowe. W 1936 dostał się do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, a potem uczył się w Wyższej Szkole Pilotażu w Grudziądzu, jaką ukończył w 1938 roku. Był wyjątkowo niesfornym uczniem i 3 razy dostał kary za obrazę przełożonego. Na stopień podporucznika został mianowany 1 października 1938 roku. Gdy wybuchła wojna, służył w 142. Eskadrze Myśliwskiej w Toruniu. Już 1 września brał udział w ataku na samolot rozpoznawczy Henschel HS-126, zakończony zestrzeleniem niemieckiej maszyny, jednak to zestrzelenie zaliczono Marianowi Pisarkowi. Skalski wylądował obok zestrzelonego samolotu, opatrzył załogę i pomógł umieścić ją w szpitalu. Łącznie w kampanii wrześniowej strącił 5 niemieckich samolotów, co jest rekordem kampanii. Były to 2 bombowce Dornier do 17, 2 samoloty HS-126, w tym jeden zespołowo, i jednego Junkersa Ju-87. Tym samym jeszcze we wrześniu stał się pierwszym asem zarówno polskiego, jak i całego alianckiego lotnictwa okresu II wojny światowej. Przez Rumunię i Francję dostał się 27 stycznia 1940 roku do Wielkiej Brytanii, gdzie zaraz trafił do RAF-u i na szkolenie na brytyjskich samolotach. Podczas bitwy o Anglię służył w 501. Dywizjonie Myśliwskim RAF. Latając na Hurricane'ie zestrzeliwał przeciwników, ale i 5 września 1940 roku sam został zestrzelony. Awansował i był przenoszony na coraz wyższe stanowiska, jednocześnie zaczął latać na myśliwcach Spitfire. Skalski był najpierw dowódcą eskadry w polskim 316 Dywizjonie, potem dowódcą polskiego 317 Dywizjonu i dostał brytyjski stopień Squadron Leadera.
W lutym 1943 zgłosił się na ochotnika do Polish Fighting Team, działającego od marca do maja 1943 w Afryce Północnej. I mimo że oficjalnym dowódcą jednostki był Tadeusz Rolski, jednostkę zaczęto nazywać Cyrkiem Skalskiego. Stanisław walczył nad Sycylią, a potem już na Mustangach wspierał lądowanie w Normandii podczas D-Day. 24 czerwca 1944 roku zaliczono mu ostatnie i bardzo nietypowe zwycięstwo. Otóż zaatakował on dwa niemieckie myśliwce Bf-109, które zderzyły się ze sobą. Lista orderów i odznaczeń Skalskiego jest imponująca, a część z nich widzicie tu na fotografii. Pomimo propozycji nadania mu obywatelstwa i pozostania w RAF-ie, Stanisław wolał wrócić do Polski. 8 czerwca 1947 roku dotarł do Gdańska i został przyjęty do nowo formowanego Wojska Polskiego, gdzie w lipcu 1947 objął stanowisko inspektora do spraw techniki pilotażu. Już rok później oskarżony o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii po szybkim procesie został skazany na karę śmierci. Skalski odmówił pisania o ułaskawienie, ale zrobiła to jego matka i 24 stycznia 1951 roku ówczesny prezydent Bolesław Bierut wydał ułaskawienie, ale Skalski został powiadomiony o tym dopiero 7 kwietnia 1951 roku. Zaczęto starać się o jego rehabilitację i postanowieniem sądu z 11 kwietnia 1956 roku Skalski został uwolniony z więzienia w dniu 20 kwietnia tego roku. Przyznano mu odszkodowanie w wysokości 79 tysięcy ówczesnych złotych. W listopadzie 1956 roku Skalski powrócił do wojska i choć służył głównie w sztabie, miał okazję przejść szkolenie na samolotach odrzutowych. 10 kwietnia 1972 roku przeszedł do rezerwy, a 15 września 1988 roku uchwałem Rady Państwa został mianowany generałem brygady. W okresie PRL-u pozostawał bezpartyjny i zajmował się działalnością społeczną i kombatancką, a w roku 1991 kandydował bez powodzenia do Sejmu. Niestety starość nie była dla niego łaskawa. Został okradziony, a potem ostatnie dni spędził w Domu Pomocy Społecznej, gdzie zmarł 12 listopada 2004 roku. Nasz największy as lotniczy został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a w pogrzebie uczestniczył m.in. były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz przewodniczący samoobrony Andrzej Leper. Wizerunek pilota został umieszczony na samolocie myśliwskim MiG-29 numer 4105 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. I to już koniec tego odcinka, jaki mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tutaj macie wyświetlone inne odcinki, do których oglądnięcia oczywiście serdecznie zapraszam. Na koniec jeszcze raz przypominam o tym, żeby wspierać ten kanał. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.